Podczas gdy większość osób zajmuje się materiałami wrzucanymi przez Redów na ich YouTubie, Instagramie, Facebooku czy Twitterze, na których to w dużej mierze pokazywane są jedne i te same materiały, CD Projekt Red dodaje także filmy na swojego TikToka, o czym mało osób wie. Dzięki temu poznaliśmy już 3 dzielnice, które będą się znajdować w Dogtown. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na odcinek z dzielnicami z nowego miejsca w Night City. Jedna z osób w komentarzach uświadomiła mi ostatnio, że istnieje coś takiego jak TikTok Redów. Dzięki, naprawdę. Poważnie, kompletnie nie pomyślałem wcześniej, aby tam zajrzeć, a faktycznie jest tam sporo fajnego kontentu. Poza komediowymi filmikami są również takie, które pokazują nowości z Phantom Liberty, których nie zobaczycie nigdzie indziej. Poza wspomnianymi na początku dzielnicami pokazany został tam także krótki gameplay i rozmowa z Mr. Hansem. Bardzo fajnie widać tu niektóre nowe perki, dodające zupełnie nowe zdolności dla V, jak na przykład taranowanie przeciwników przy pomocy wielkiego młota, czy wykończanie wrogów z użyciem czegoś w rodzaju tasaka. Ale przejdźmy do tego, co jest tematem dzisiejszego filmu, a mianowicie dzielnic Dogtown. Obecnie na TikToku Redów możemy znaleźć prezentację 3 z nich, nie wiemy ile ich będzie, być może właśnie te 3, a może studio doda jeszcze kolejne filmiki na dniach. O każdej z dzielnic opowiada jedna konkretna postać, zapewne będzie zwyczajnym pobocznym NPC, z którym możemy przysiąść i pogadać, a przy okazji dowiedzieć się czegoś o nowym miejscu w Night City. Pierwsze zaprezentowane zostało Longshore Stacks. To miejsce powstało z kontenerów pozostawionych przez ekipy budowlane, które miały zbudować wspaniałe osiedla z inwestycji w Pacyfice. Niestety nic z tego nie wyszło, inwestorzy się wycofali, a tony żelastwa pozostały tam, gdzie stały. Mieszkańcy Dogtown nie mieli zamiaru tego tak zostawić i skrzyknęli bystre osoby, które zajęły się kontenerami i innymi metalowymi odpadami, no i wykorzystały je do zbudowania osiedla, które będzie funkcjonalne. Tak oto powstało Longshore Stacks. Wszystko, co w zasięgu wzroku jest metalowe, było wcześniej czymś zupełnie innym i zostało zrecyklingowane i użyte do innych celów. Dzięki temu powstała masa mieszkań dla obywateli Dogtown. Longshore Stacks jest też esencją Dogtown, o której mówili deweloperzy. To tutaj najlepiej widać warstwowość tego miejsca, kontenery poukładane jeden na drugim, mnóstwo pomostów, dróg w powietrzu i co tylko dało się wykombinować z niesprzątniętego żelastwa. To w tej dzielnicy znajduje się Tree of Lost, które było już pokazywane zarówno na grafikach koncepcyjnych, screenshotach z gry oraz w pierwszym pełnym zwiastunie dodatku. To gdzieś tutaj mniej więcej spotkamy Alex, która pomoże V i Solomonowi Reedowi wyciągnąć Myers z Dogtown i która będzie wykorzystywać swoje zdolności podszywania się pod inne osoby, a być może nawet V otrzyma podobny wszczep od niej, co mogłaby sugerować jedna z pierwszych scen teaserów. Druga dzielnica to Golden Pacific. Choć brzmi luksusowo, to wcale nie jest tam tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Politycy naobiecywali mieszkańcom góry złota wysypującego się z każdego miejsca i do statku. Jak się jednak okazuje, nic z tego nie jest prawdą, choć Kurt Hansen dalej prze w zaparte i nieustannie powtarza te same puste hasła, by mamić mieszkańców Dogtown obietnicą bogactwa i dobroci, jaką im zapewnia w przeciwieństwie do władz Night City i prezydent Myers. Nikt z osób zamieszkujących Golden Pacific nie dorobił się ani grosza na inwestycjach polityków. Głównym wygranym wszelkich inwestycji jest nie kto inny jak Sam Hansen, zagarniający całą kasę dla siebie i pozostawiający mieszkańców bez obiecanych dobroci. Ta dzielnica jest też wylęgarnią żołnierzy Bargestu, czyli grupy szturmowej utworzonej z byłych członków armii NUSA i innych wyrzutków, którzy po wojnie postanowili nie wracać do państwowych oddziałów i pozostać po stronie Hansena. To tutaj stacjonują wszyscy żołnierze, to tu się szkolą i to tu rządzą. Każdy, kto nie jest jednym z nich, ma krótko mówiąc przerąbane. Nie ma tu mowy o sprawiedliwym podziale władzy. Ba, tu nie ma żadnego podziału władzy. Członkowie milicji Bargest mogą robić mieszkańcom wszystko, co tylko zapragną i co tylko uznają za słuszne, a jeśli ktoś z cywili oberwie, cóż, widocznie zasłużył. W Golden Pacific trzeba mieć się na baczności, gdyż jeden niewłaściwy ruch może kosztować cię utratę zdrowia, a nawet i życia. W tej dzielnicy stoi też The Black Sapphire, klub należący do Hansena. Czy jest coś w Dogtown, co nie należy do Hansena? Ten budynek mogliśmy już zobaczyć na zwiastunie Phantom Liberty. To tu spotkamy się z Songbird i prawdopodobnie też z Solomonem Reedem. Niestety jest to też równoznaczne z upadkiem teorii o odwiedzeniu Crystal Palace, skoro to miejsce to Black Sapphire. Hansen poświęca na to miejsce sporą część kasy, gdyż klub stanowi jego swoistą wizytówkę i służy jako miejsce do ubijania szemranych interesów. Jak mówi opis jednego z postów Redów, jeśli jesteś na liście gości Black Sapphire, musisz mieć sporo na sumieniu. Trzecią i póki co ostatnią zaprezentowaną dzielnicą jest Luxor Heights.
Tu również lepiej się nie zapuszczać, jeśli chcesz wrócić do Night City w jednym kawałku. Ta dzielnica jest przytułkiem Voodoo Boys, okupują całe terytorium Luxor Heights, robiąc to, na czym znają się najlepiej, czyli dla wielu kwestią czarnej magii. Sprzedają się zarówno kosiarzom, jak i Hansenowi, dobijając z nimi interesów. Przeskakują do kolejnego zleceniodawcy, przy okazji mając na pieńku z tym drugim. Potem sytuacja się odwraca, no i tak w kółko. Dla dobra każdego, kto odwiedza to miejsce, lepiej wiedzieć, z kim obecnie współpracują Voodoo Boys, bo inaczej na własne życzenie możesz wpakować się w niezłe tarapaty. Luxor Heights to też miejsce porzuconych inwestycji. Przechadzając się po terenie tej dzielnicy, można zauważyć porzucone, niedokończone budynki i place budowy, których ani nikt nie dokończył, ani nie wyburzył, pozostawiając po sobie jedynie szkielet tego, co miało powstać, a co zostało wstrzymane w obawie przed wybuchem kolejnego konfliktu i zniszczeniem tych budynków. Inwestorzy postanowili nie ryzykować i zawczasu wycofać się z tych terenów pod Pacyfiką. Bardzo podoba mi się fakt, że Redzi dodają więcej kontentu związanego z Voodoo Boys. Może i nie są najbardziej odpowiednim gangiem do współpracy i do kumplowania się, ale są zdecydowanie jedną z najciekawszych i najlepiej zaprojektowanych frakcji w grze. W samym Night City praktycznie ich nie widywaliśmy poza kilkoma questami głównego wątku, teraz mam wyjaśnienie dlaczego. Po prostu większość z nich siedziała sobie w Dogtown, rozkoszując się swoim własnym miejscem na świecie. Z koncept artów, które Redzi pokazują co jakiś czas na swoich mediach społecznościowych, wiemy jeszcze o trzech miejscach. Kasynie w kształcie piramidy, sanktuarium Kurta oraz czymś w rodzaju egzotarium połączonego z muzeum. Nie wiadomo póki co, w których dzielnicach konkretnie będą się one znajdować, jednak kasyno z pewnością stoi gdzieś w okolicy centrum Dogtown. Pozostałe dwa miejsca widzieliśmy już na zwiastunach, sanktuarium z wielkim filarem wyświetlającym logo Bargestu było przedstawione przy okazji ukazania nowych animacji walki monostruną. To zapewne w tym miejscu stacjonuje Hansen i być może będziemy musieli się tam udać na negocjacje, z których być może wyjdziemy z podziurawioną dłonią, no o ile w ogóle wyjdziemy. W egzotarium natomiast znajdują się eksponaty z czasów, gdy to miejsce było jeszcze otwarte. Znaleźć tu będziemy mogli m.in. szkielet ogromnego tyranozaura. Niestety obecnie miejsce to jest opuszczone i to natura przejęła nad nim kontrolę. Trzeba jednak uważać, gdyż wśród tych zarośli mogą czaić się kosiarze, czekający aż ofiara sama wpadnie w ich sidła. Jak zatem widać, Dogtown, choć tak naprawdę jest małą przestrzenią w porównaniu z całym Night City, będzie bardzo wielopoziomowe, co przełoży się też na szczegółowość i masę historii, którą Redzi z pewnością w tym miejscu ukryli. Do premiery dodatku zostały już niespełna 2 tygodnie. Do wypuszczenia aktualizacji 2.0 pewnie kilka dni, więc wkrótce będzie nam dane zagościć w Dogtown i na własnej skórze odkryć klimat tego miejsca. Niedługo ma też się odbyć kolejny Red Stream, na którym Redzi opowiedzą o kolejnych szczegółach odnośnie patcha 2.0. Wiele osób obstawia, że może to mieć miejsce na przykład w czwartek. Być może zatem to właśnie po owej transmisji na żywo studio udostępni do pobrania darmową aktualizację, przebudowującą kompletnie całą podstawkę cyberpunka. Trzymam kciuki, że serwery wytrzymają, bo z pewnością ogromna liczba osób będzie chciała wypróbować nowości przygotowane przez CD Projekt Red. No i w tym filmie byłoby to już wszystko. Jeśli moje materiały Ci się podobają, pamiętaj, aby zostawić łapę w górę i subskrypcję, aby nie przegapić kolejnych nowości związanych z premierą dodatku Phantom Liberty. W komentarzach możecie napisać swoje oczekiwania odnośnie patcha i DLC. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!